Widziałem takie uszczypliwe komentarze, że największym zwycięzcą wojny ukraińsko-rosyjskiej to jest Piotr Zychowicz. Ile trwało według Pana coś takiego w Polsce, że nie można było złego słowa powiedzieć na Ukrainę i na Ukraińców? No czy Pan nie przesadza przypadkiem? To jest tort. I ten tort się nie powiększy. Szczególnie jak wejdzie kraj biedny, tak? Czyli w związku z tym Ukraina zje kawałek naszego tortu. <laughs> Inaczej, kawałek naszego kawałka. Musimy bronić własnych interesów, a nie być... Jak powiedział jeden z polskich dyplomatów, że są sympatyczne sługą narodu ukraińskiego, bo my, po polski rząd jest sługą narodu polskiego. Dla Polski najlepiej by było, gdyby zapadła po prostu żelazna kurtyna między Rosją a Europą. Już teraz widzimy, że część pomocy, która miała trafić na Ukrainę, trafia do Izraela. Dla Amerykanów, z powodów, o których możemy nakręcić inny odcinek, Powiem um, w tak obrazowo, że to jest jedyny przypadek w historii świata, gdzie ogon kręci psem. I skala tego, co się wyrabia po prostu teraz w strefie gazy. Mam na myśli to, że patrzyłem na ostatnie dane: 12 tysięcy ludzi zostało zabitych przez izraelskie bomby. To nie jest tak, że. Pańskie pytanie od razu trochę zakłada, tak? Dobra, jest mecz. Real gra z Barceloną. Za kim jesteś, nie? Moim zdaniem to, to jest wojna. To nie jest zabawa. Nam zależy. Pl Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Sklep nam zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Siepomaga.pl. Największa moc pomagania. Dzień dobry, Wojciech Sierryk, Nam zależy.pl. Ten świat jest nasz. A dzisiaj moim i waszym gościem historyk, autor książek prowadzący kanał Historia Realna, Piotr Zychowicz. Dzień dobry. Czołem. Standardowo jak to na początku naszych wywiadów, szybkie ogłoszenia. Przypominam o subskrybowaniu naszego kanału, aktywności pod tym filmem, kciuki w górę, komentarze, pytania, uwagi, opinie. No i oczywiście przypominamy o naszym sklepie, najlepsze na rynku książki dla najmłodszych o tematyce ekonomicznej i biznesowej. Książki z serii Mikołaj i Idą Mikołajki, idą święta, można kupić już teraz. To na pewno przyjdą przed tymi ważnymi wydarzeniami. No i oczywiście mamy dzisiaj tutaj książkę naszego gościa. To może o tej książce krótko na początek. Co nowego? Co nowego? Książkę napisałem z Jackiem Bartosiakiem: Wojna o Ukrainę, wojna o świat. No i cóż, kupa fajnego czytania. Książka opowiada o wojnie, oczywiście na Ukrainie, ale w szerszym kontekście. Nie tylko o samych działaniach militarnych, ale także o tym, w jaki sposób ta wojna ma wpływ na nasze życie, na cały świat i przede wszystkim. Zastanawiamy się z Jackiem, czy, książ, czy ta konfrontacja zbrojna między Ukrainą a Rosją nie jest przypadkiem symptomem szerszej, szerszego zjawiska, czyli rywalizacji wielkich mocarstw o globalną hegemonię, czyli próbę detronizacji Stanów Zjednoczonych przez mocarstwa rewizjonistyczne z pozycji światowego właśnie hegemona będziemy na pewno dzisiaj rozmawiać o właśnie wojnie na Ukrainie. Siłą rzeczy też pewnie trochę o książce. Może pana poproszę, żeby nie zasłaniać pana, odstawić na naszą półkę, to taka specjalna tutaj na książki. Koło paprotki. Tak jest. Będzie ładnie wyeksponowana przez całą rozmowę. Okej. Okay. Bardzo chcę podziękować w ogóle za zaproszenie. Mam takie poczucie, yy, no yy. Kiedyś byłem gościem, dwa lata temu. Przed tym wystrzałem popularności e, wielkim. Więc fajnie, tak. Mam takie poczucie, że znowu e, dwa razy wchodzę do tej samej rzeki, ale bardzo sympatycznie. E, także dziękuję za zaproszenie i chciałem pozdrowić e, wszystkich e, oglądających. Kciuk dla Was. Dokładnie, ja też miałem <laughs> powiedzieć. Historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla historii realnej, kciuk dla nam zależy. To już takie standardowe powiedzenie. No i przede wszystkim najważniejsi są oglądający, bo przecież jesteśmy, ja też jestem YouTuberem i wszystko to, co robimy, to robimy dla Was, drodzy Państwo, dla widzów, a nie przecież dla siebie samych. Dokładnie, tak, tak działa ten rynek. Zanim tematy bardzo merytoryczne i bardzo poważne, ja właśnie pociągnę ten wątek tego, co było tam powiedzmy dwa lata temu. Ja pamiętam to nasze spotkanie. Nagrałem z Panem wywiad. Wtedy już była ta książka Pana z doktorem Bartosiakiem. Natomiast nie było jeszcze wojny na Ukrainie, nie było wystrzału popularności. Ja tam po nagraniu Panu doradzałem, jak to tam rozhulać YouTube. YouTube. Mieliśmy tak, taką kuluarową tak. rozmowę. No a tu potem wojna i wielki wystrzał popularności. Ja nawet w internecie widziałem takie uszczypliwe komentarze, że największym zwycięzcą wojny ukraińsko-rosyjskiej to jest Piotr Zychowicz. Jak to było? Jak pan to przyjął? Czy pan podołał z tą popularnością? Czy już wtedy oparł pan swoje życie wyłącznie zawodowe na tym kanale i wszystkim, co wokół niego? Czy to była dla pana duża niespodzianka tak krótko zza kulis? Największym zwycięzcą wojny na Ukrainie są Stany Zjednoczone, jak na razie. Nie Piotr Zychowicz. Nie Piotr Zychowicz. Natomiast no, musiałbym być jakiś kompletnie chory psychicznie, gdybym stwierdził, że o proszę, wojna, w związku z tym cieszę się z tego, że jest jakiś sukces oparty na przecież cierpieniach ludzi. Gdybym mógł jednym stryknięciem zakończyć tę wojnę jutro, to bym to zrobił. Oczywiście nie mam z tego powodu żadnej satysfakcji, natomiast myślę, że to był dobry czas. Historia realna działała już wcześniej, była kanałem zajmującym się głównie historią, ale również geopolityką i wielkimi globalnymi procesami. Natomiast w momencie, kiedy wybuchła wojna, miałem wrażenie, że ludzie chcą czegoś więcej niż daje im telewizja. Pamiętam, że przychodzili do mnie generałowie, przychodzili do mnie rozmaici eksperci i byli zdumieni, że ja im daję mówić. Bo wie pan do czego oni są przyzwyczajeni, żeby do domu. podtyka im ktoś tą zwaną kostkę z gąbką pod nos, pryka ich tam, oni się produkują przez 5 minut, potem wrzucają ci dziennikarze setkę do telewizji, wyjęte z kontekstu dwa zdania, to e, zawracanie gitary, nie? I ludzie e, wydaje się y, pamiętam, że bardzo wielu ludzi mi mówiło, y, kiedy startowałem z kanałem, krótko, krótko, żyjemy w epoce krótkich form. Niech twoje filmy nie przekraczają minuty. No dobra, pięciu, dziesięciu, nie? A ja mam to wszystko gdzieś. Eee, po prostu robimy głębokie, długie rozmowy. Godzinę, półtorej. Każdy może się wypowiedzieć. Eee, nie przestaram się nie przerywać gościom. Eee, chcia, każdy może przedstawić swoje poglądy. I było na to duże zapotrzebowanie. No coś w nieco bardziej spokojniejszą formę, ale jednocześnie informującą i analizującą to, co się dzieje na naszych oczach, bo to jest też to hasło historii realnej. Historia dzieje się na naszych oczach. Wszystko, co się stało wczoraj jest już e, historią. Dokładnie tak. Swoją drogą to nam zależy historia realna, mimo że to są inne nisze. My jesteśmy gdzieś tam gospodarka, biznes, inwestycje. Pan jest właśnie tam historia, geopolityka, y, tematyka inna, ale forma podobna to znaczy... Nasz kanał, pana kanał ma pewne gwiazdy, one się cyklicznie pojawiają. Podobnie trochę działamy, też mamy dłuższe te materiały, także fajnie, że dzisiaj ponownie udało nam się tutaj przeciąć. No dobrze, idźmy powoli do tematów już poważniejszych, ważniejszych. Wojna na Ukrainie. Zadam pytanie związane może trochę z odbiorem tej wojny, i pytanie wydaje mi się trudne. Ile trwało według pana coś takiego w Polsce? Że nie można było złego słowa powiedzieć na Ukraina i na Ukraińców. Bo był taki moment. Mi ciężko powiedzieć, czy to było trzy miesiące, czy sześć miesięcy, czy rok, ale do pewnego, do pewnego czasu albo dobrze, albo w ogóle. No, czy pan nie przesadza przypadkiem? Trochę tak było. No, nie mówmy, że nie. Był bardzo duży ostracyzm, jeśli ktoś w jakikolwiek sposób uszczypliwy był wobec Ukrainy. Nie wiem, czy uszczypliwy. No, ja zawsze mi to towarzyszyło, powiedziałbym, takie podejście realistyczne. Czyli yy, właściwie, oczywiście różnie bywało z gośćmi. To jest też śmieszna historia, mogę panu powiedzieć, jeżeli chodzi o kulisy kanału, że bardzo często ludzie utożsamiają moje poglądy z poglądami gości. No to się często czyli, zdarza, też się e, z tym mierzę. Tak. Czyli no, ogólnie rzecz biorąc, pomysł na historię realną jest taki, że każdy przychodzi i mówi co chce bo jest to absolutnie tak swoją drogą jestem absolutnym fanatykiem wolności słowa i w ogóle wolności człowieka ale przede wszystkim uważam że debata publiczna jest wtedy interesująca kiedy są rozmaite poglądy i one się ścierają czy był taki moment aha no i w związku z tym bardzo często spotykałem się z taką opinią że jeżeli na przykład był jakiś gość w historii realnej który był super pro ukraiński, to w komentarzach pani Zychowicz no. banderowcy panu płacą Potem zapraszaliśmy kogoś, który twierdził, że nie, że Rosja jest silna, potężna yy, i że za szybko jest yy, święcić triumfy i otwierać szampany i mówić, że nie wiem, po czterech tygodniach wojny już Ukraina wygrała. No i potem w komentarzach Zychowicz bierze ruble. Na pewno <grytanie> od Rosjan. Natomiast yy, czy był taki moment? Może rzeczywiście był taki moment na, w pierwszych miesiącach wojny, że ta euforia związana z yy, sukcesem Ukrainy Olbrzymie współczucie dla Ukraińców, którego zresztą efektem było, czy też objawem, ta olbrzymia pomoc, którą Polacy udzielali Ukraińcom, powodowała, że, mm, że no, wielu ludzi się poczuło, że sprawa Polska to jest sprawa ukraińska. I y, ja myślę, że y, mamy to już za sobą ze względu na oczywiście wystąpienie Zełęskiego w ONZ-cie i też obserwowałem to, powiedziałbym, z takim dużym, no nie tyle zaskoczeniem. Co proszę zwrócić uwagę, jak łaska pańska na pstrym koniu jeździ, od skrajności do skrajności. Z jednej strony, wielka miłość do Ukrainy, rzeczywiście, tak jak pan mówi, wielu ludzi uważało, że każde, nawet nie chodzi o krytykę, tylko stwierdzenie, że może Ukraina nie wyjdzie z tej wojny, to totalnie zwycięska to było od razu mówione, że ktoś jest e, ruską onucą, a z kolei po wystąpieniu Zeleńskiego w ONZ-cie, no po prostu wybuch po prostu emocji antyukraińskich z kolei. E, ja, jeżeli chodzi o moje poglądy, to ja uważam, że mm, należy podchodzić do spraw w chłodny sposób, realistyczny i byłem i jestem zwolennikiem po, e, wspierania Ukrainy bronią, szczególnie bronią z takiego prostego powodu, że uważam, że Polska powinna prowadzić politykę, jaką prowadzili Anglosasi zawsze. Czyli krótko mówiąc, yy, mówi się o tym, że Wielka Brytania prowadzi wojnę do ostatniej kropli krwi żołnierzy swoich sojuszników. W związku z tym yy, uważam, że sytuacja, w której Związek Sowiecki rozpadł się na rozmaite byty państwowe, i te dwa największe, najpotężniejsze to Rosja i Ukraina, one się ze sobą ścierają. Gdzieś daleko, daleko od Polski, na Donbasie, tak jak teraz, czy na Porożu, jak to widzimy. I to jest po prostu w naszym interesie. I w naszym interesie jest to, żebyśmy mieli bufory. Tą wojnę z perspektywy Polski uważam w ogóle za wojnę o bufory. Czyli krótko mówiąc, między Polską a Rosją imperialną, agresywną, próbującą odbudować swoją strefę wpływów i wypchnąć Stany Zjednoczone i w ogóle zachód z naszego regionu, mamy takie, powiedziałbym, poduszki bezpieczeństwa. O, patrząc od góry państwa bałtyckie, potem Białoruś, która, no mam nadzieję, że w najbliższych latach przejdzie na stronę Zachodu, a na pewno nie, że, że nie zostanie wchłonięta przez związek, prze, przez Rosję. No i oczywiście Ukrainę. I powinniśmy te bufory podtrzymywać, tak, żeby nie wiem, Ukraina się nie. Przewróciła, bo bez wątpienia w interesie państwa polskiego nie leży taka sytuacja, żeby Ukraina zamieniła się w Wielką Białoruś, doszło do zmiany reżimu w Kijowie, a taki przecież był cel operacji Putina w lutym 2022 roku, bo wówczas sytuacja Polski strategiczna byłaby fatalna. Na północy mielibyśmy okręg królewiecki, potem Białoruś, która znajduje się pod butem rosyjskim, i jeszcze do tego Ukrainę. I to, to jest, jakby, mój pomysł na tą wojnę. Widzę, że polskie władze, o dziwo, co mnie zaskoczyło, bo rząd, właśnie, który schodzi ze sceny politycznej, jest to takim synonimem romantyzmu, prawda? I to, co oni robią na rozmaitych innych płaszczyznach. Ale tutaj wydaje mi się, że akurat to wspieranie Ukrainy i nie przekraczanie cienkiej czerwonej linii, jakiej byłoby wejście Polski do wojny, to uważam, że to była dobra. Dobra strategia. Natomiast, tak jak mówię, w polityce należy się kierować interesami i chłodną kalkulacją, a nie emocjami. Czyli, że krótko mówiąc, uważam, że Polska w, powinna wspierać Ukrainę bronią, nie dlatego, że Ukraina została zaatakowana, nie dlatego, że e, kochamy Ukrainę, tylko dlatego, że to leży w naszym, e, w naszym e, żywotnym interesie, żeby zatrzymać Rosję na Donbasie, a nie żeby rosyjskie dywizje stały pod e, przemyślem. Tutaj pan wspomniał o tym, że było to słynne przemówienie prezydenta Ukrainy, przy czym były też pewne rzeczy w Polsce. No mieliśmy między innymi sprawę tego zboża, mieliśmy sprawę protestujących kierowców, czy tam niedogadujących się yy, kierowców ukraińskich, kierowców polskich. Było trochę tych kontrowersji. Pan przez te dwa lata, no właściwie żyje tymi tematami codziennie. Jak pan myśli, czy z racji tego, że już trochę ta euforia proukraińska opadła? Czy ona się ustabilizuje na mniej więcej takim poziomie, jakim jest teraz? Czy może będzie narastał na przykład negatywny sentyment do Ukraińców? Co tu się może wydarzyć, zakładając brak jakichś większych wydarzeń? Przede wszystkim, wie pan, całe y, swoje życie sprzeciwiam się kolektywnemu podejściu do spraw. Jestem. Absolutnie indywidualistą i uważam, że trzeba podchodzić do spraw indywidualnie. Polaków jest 37 czy 38 milionów, w związku z tym jedni będą pro drudzy będą prorosyjscy to jest oczywiście znaczna mniejszość, a jeszcze inni, e, nie wiem, preamerykańscy i tak dalej, i tak dalej. Różne będą postawy występowały w najbliższym czasie. Bez wątpienia, jeżeli chodzi o Ukrainę, problem polega na tym, że rzeczywiście część ludzi. To jest w Polsce dosyć rozpowszechniony pogląd. Jest nawet taki tak, klasycy myśli konserwatywnej, geopolitycznej, tacy jak Studnicki, czy Stanisław Catmackiewicz, czy Bocheński, stawiali taką tezę, są to wszystko bliskie mi postacie, że Polacy nie mają zmysłu politycznego, nie mają instynktu politycznego. Z tego powodu, że znajdowali się długi czas pod zaborami, nie mieli własnej polityki zagranicznej i taką właściwie aktywnością Polaków nas. Na arenie międzynarodowej, można powiedzieć, były kolejne samobójcze powstania. I trochę, no i plus oczywiście olbrzymi wpływ poetów romantycznych na polską myśl polityczną. I rzeczywiście, bardzo często część naszych rodaków uważa, że jeżeli jest jakaś, są nie wiem, w polityce, że zawsze interesy się pokrywają. Na przykład, żeby nie być gołosłownym, pójdźmy do przykładów historycznych. Naszym rodakom, w dużej ich części podczas II wojny światowej wydawało się, że interesy Wielkiej Brytanii i interesy Polski się pokrywają, ponieważ oba te kraje walczą z Niemcami. I nasi yy, niestety, również mówię to z wielkim żalem, bo mieliśmy fatalnych przywódców podczas II wojny światowej, oni byli przekonani, że jeżeli Wielka Brytania wygra wojnę, to i Polska wygra wojnę. No, jak się stało, oczywiście e, zobaczyliśmy e, w 1945 roku. Oni wygrali, myśmy e, przegrali. I to samo dotyczy Ukrainy. Mamy wspólnotę interesów polegających na tym, że oni chcą zatrzymać Rosjan i my chcielibyśmy, żeby Rosjanie się zatrzymali. I na tym poziomie bez wątpienia wspólnota interesów występuje. Ale życie to jest bardzo skomplikowana gra. W stosunki międzynarodowe to jest skomplikowana gra. I są również pewne płaszczyzny, na których polskie i ukraińskie interesy się rozchodzą. Na przykład, wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby Ukraina weszła do Unii Europejskiej. Byłoby Wyobraź... bardzo dużo, bardzo taniej siły roboczej, Byłoby... ale. Konkurencyjne, wielkie rolnictwo za naszą wschodnią granicą. Byłoby uwaga. zupełnie swobodne przemieszczanie się Ukraińców i pracowanie w Polsce, a i za granicą robiliby konkurencję pewnie też części naszych. I czwarty Więc... punkt. I o czymś pewnie zapomniałem. Fundusze tak. unijne. O, fundusze, właśnie. To jest tort. Tym bardziej, że my lata chwila, zdaje się, mamy, mamy już nie być beneficjentem, a bardziej dokładać się. To jest tort. I ten tort się nie powiększy. Szczególnie jak wejdzie kraj biedny, tak? Czyli w związku z tym Ukraina zje kawałek naszego tortu. <laughs> inaczej, kawałek naszego kawałka, ok? W związku z tym rzeczywiście ma, będziemy mieli sytuację masowego przenoszenia tak zwanych montowni, które są, wiem, że to jest straszne, ale jednak kołem zamachowym polskiej gospodarki, bo to, co Polska zaoferowała Zachodowi i to, co spowodowało ten olbrzymi przyrost polski gospodarczy, to jest po prostu tania siła robocza. Ukraina da tańszą. E... Po zbożu pan powiedział, po prostu nasi rolnicy myślą z przerażeniem o takiej wizji. W związku z tym są pewne sprawy, które nas z Ukrainą łączą, ale są też różne sprawy, które dzielą i będziemy na pewnych płaszczyznach rywalami. I trzeba sobie to uzmysłowić i kiedy pan pyta, czy będzie emocja antyukraińska, czy poukraińska, niech będzie emocja propolska. Po prostu, nie bądźmy, wie pan, proamerykańscy, nie bądźmy proniemieccy, nie bądźmy proukraińscy, bądźmy propolscy. W tych sprawach, w których mamy po drodze z Ukrainą, to działamy razem, ale w tych sprawach, po których mamy rozbieżne interesy, musimy bronić własnych interesów, a nie być, jak powiedział jeden z polskich dyplomatów, zresztą sympatyczny, sługą narodu ukraińskiego, bo my, polski rząd jest sługą narodu polskiego. No to chyba było trochę tak w ramach tej euforii proukraińskiej, o której wcześniej tutaj wspomniałem. Ja bym ostatnim, który rzucił w niego kamieniem, bo przecież każdemu czasami coś się powie, prawda? Ale rzeczywiście wyszło to bardzo, bardzo, bardzo niezręcznie. Każdemu zdarzy się chlapnąć, ale to zostawmy może. Oczywiście. Zapytam jeszcze ponownie pana, jako osobę, która, jeśli chodzi o polski internet, czuje to chyba najlepiej. Czy bardzo spada to zainteresowanie wojną na Ukrainie? Wszyscy wiemy na początku, no to każdy tym żył. Ja panu powiem tak na marginesie: jestem z Rzeszowa, tam mieszkam. Tam to się czuło naprawdę bardzo, dlatego że w pierwszym tygodniu, w pierwszych dwóch tygodniach, non-stop nad głową słyszało się samolot. Później to się zmieniło, że co drugi dzień, co trzeci dzień tych samolotów było mniej. Ludzie po nocach nie mogli spać, bo samoloty cały czas latały. Więc to był absolutnie temat numer jeden przez długi czas. No ale z czasem. Jakkolwiek brutalnie to nie brzmi, no przyzwyczailiśmy się, że tam giną ludzie. Jak to teraz jest? Wie pan, ja z kolei przypominam sobie, to nie tylko, nie tylko fenomen Rzeszowa. Myślę, że w Szczecinie i w Wielonej Górze też wszyscy tym żyli, mimo że to miasta oddalone od, od granicy polsko-ukraińskiej. W Warszawie, oczywiście. Pamiętam, że w pierwszych dniach poszedłem sobie kupić marynarkę o, do sklepu. No i te ekspedientki nie mogłem poprosić, żeby mi coś doradziły. Bo dyskutowały postępy ofensywy rosyjskiej pod, pod Kijowem autentycznie. Wszyscy o tym rozmawiali. To było coś naprawdę, co wstrząsnęło wszystkimi. No bo proszę sobie wyobrazić, wojna za granicą Polski. Myśmy byli przyzwyczajeni do tego, że wojny to Ameryka toczy sobie gdzieś na dalekich pustyniach. Palmy, wielbłądy, Arabowie, i w ogóle nas to tak na dobrą sprawę nie obchodzi. Natomiast teraz wybuchła wojna, i to nie wojna taka, którą znaliśmy właśnie z tych ostatnich konfliktów w Iraku czy w Afganistanie, tylko wojna z użyciem czołgów, rakiet, e, transporterów opancerzonych, śmigłowców, myśliwców, masy dziesiątki tysięcy żołnierzy w Europie. Wow, no to rzeczywiście było coś, co. Wydawało się, że już nam się nie przydarzy, bo wydawało się, że żyjemy w epoce końca historii, a ta historia wściekle przyspieszyła, więc bez wątpienia wszyscy tym żyli. Z czasem, naturalnie, to człowiek się do wszystkiego przyzwyczaja. I tak jak, nie wiem, czasami mam wrażenie, że kiedy. Niektórzy ludzie wychowani na tej naszej literaturze patriotycznej, takiej, wie pan, ten, to, co Józef Mackiewicz nazywał polrealizm, czyli odpowiednik socrealizmu, to mają wrażenie, że Polacy na przykład podczas II wojny światowej tylko i wyłącznie walczyli, umierali i ze zdumieniem niektórzy odkrywają że na przykład również jedli, pili, kochali się, spędzali żyli, czas na plaży. Spędzali czas na plaży i że normalnie to życie przecież musiało się przez te parę lat toczyć. Do wszystkiego się człowiek przyzwyczaja i przyzwyczaili się też Polacy na pewno do tej wojny. Jeżeli chodzi o czyste dane, to mogę powiedzieć, no bo mam, sprawdzam te statystyki YouTube'a, no to, to trochę jest tak, jeżeli Ukraińcy ruszają do jakiejś spektakularnej akcji, np. ofensywa Charkowska, yy, czy wyrzucenie Rosjan z, pod Hersoniem na drugą stronę Dniepru, jeżeli, nie wiem, zatopią jakiś okręt, jeżeli wydarzy się coś bardzo ważnego, chociażby jak to wystąpienie Zełęskiego, emocja wzrasta i oczywiście natychmiast więcej ludzi zagląda na takie kanały jak Historia Realna, więcej ludzi tym żyje. Natomiast teraz od kilku dobrych miesięcy weszliśmy w taką fazę, powiedziałbym, impasu na froncie. To znaczy, ukraińska ofensywa, która miała być. Nieprawdopodobnym przykładem sztuki wojennej i wielkim sukcesem Ukraińcy planowali potężnym uderzeniem przebić się przez rosyjskie linie na Zaporożu, dojść do Morza Azowskiego, czyli przeciąć ten korytarz, który łączy Rosję z Krymem, a następnie zakładam, że skręcić na południe i ruszyć na Krym. I rozstrzygnąć w ten sposób wojnę. Gdyby to się udało, być może już byśmy teraz... Rozmawiali dzisiaj, że jesteśmy po wojnie i byśmy zastanawiali się na temat tego, co teraz będzie ze światem powojennym, z powojenną Europą. To się nie udało, Ukraińcy przez kilka miesięcy bili głową w mur i tak na dobrą sprawę niewiele się dzieje. Więc to też yy, ludzie są tym zmęczeni, natomiast yy, też cały czas pojawiają się nowe tematy. Od 7 października trwa Wojna na Bliskim Wschodzie między Hamasem a Izraelem, no i oczywiście bardzo wyraźnie widać, że ten temat, używając młodzieżowego języka, grzeje, natomiast Ukraina trochę mniej. Natomiast no myślę, że jak skończy się na Bliskim Wschodzie, coś się wydarzy na Ukrainie, to, to znowu ta uwaga opinii publicznej będzie się ogniskowała na Ukrainie, bo jednak Izrael to jest pewna egzotyka, ciekawa, fascynująca, pasjonująca, ale na Ukrainie rozstrzygają się żywotne interesy polskie, a nie w Izraelu. Także myślę, że nie będzie już powrotu, wie pan, do czasów sprzed wojny, w której ludzie mogli sobie powiedzieć: a polityka międzynarodowa, geopolityka, globalne układy sił, niech tym się zajmują e, naukowcy w zakurzonych e, gabinetach akademickich. Teraz geopolityka weszła po strzechy, ponieważ wszyscy odczuwamy, że ona wpływa na nasze codzienne życie i mi się wydaje, że takie kanały jak historia realna, jeżeli mogę powiedzieć coś nieskromnie, to bez wątpienia i z tego jestem dumny, spowodowały zwiększenie się Polaków zainteresowaniem tymi sprawami, pogłębienie tej debaty na temat geopolityki i spraw międzynarodowych. I wciągnięcie do niej większej ilości ludzi. Nie, no to bezdyskusyjnie. Jeżeli kolejne materiały ogląda 300, 500, 700 tysięcy osób, czy milion osób, no to, to, to ewidentnie idzie w Polskę i fajnie. Tak, to... nasz rekord czy się... jest milion osiemset tysięcy. Czy się ktoś tak, wow. zgadza z tezami przedstawianymi na kanale przez różnych gości, czy nie, no to poszerza swoją wiedzę i perspektywy. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie dosyć szerokie. Co nas może czekać? W najbliższej przyszłości, w najbliższych miesiącach. Ja wiem, to jest często u Pana na kanale, natomiast nie każdy ogląda codziennie czy co parę dni kolejną godzinę na temat geopolityki, więc prosiłbym o taką syntezę. Syntezę tego, co my wiemy, co tam może się wydarzyć. Wie Pan, w zasadzie po y, y, 24 lutego 2022 roku, no, trudno jest w odpowiedzialny sposób mówić, stanie się na pewno to, to i to, z tego prostego powodu, że. Y, Gdyby mnie pan wówczas zapytał, czy Rosja pójdzie na wojnę, by powiedział, być może pójdzie, ale na Donbasie. W życiu by mi nie przyszło do głowy, że spróbują tak nieprawdopodobnie brawurowej akcji jak desant na lotnisku Hostomel i próba zajęcia Kijowa i obalenia Zełeńskiego, przejęcia całej Ukrainy. To rzeczywiście był bardzo śmiały plan. Niewiele zabrakło swoją drogą, żeby to wyszło, nie wyszło. I w związku z tym Putin zupełnie inaczej przejdzie do historii niż pewnie, niż pewnie się spodziewał, bo spodziewał się, że będzie szybki blitzkrieg I no cóż, wielkie zwycięstwo kolejne w jego rozmaitych licznych sukcesach na arenie międzynarodowej. Na druga armia świata miała szybko zrobić porządek. Tak, tak. I proszę zwrócić uwagę, że Putin jest politykiem jednym z wielu polityków, który zrobił jeden krok za daleko. Bo kiedy Putin na przełomie XX i XXI wieku przejmował władzę w Rosji, no to Rosja leżała i kwiczała. Epoka Judzynowska słabość, rozkład państwa. Amerykanie wówczas wykorzystują tą słabość, zepchnęli Rosjan do defensywy, powiększyli swoją strefę wpływów chociażby przez przyjęcie państw bałtyckich, Polski i innych krajów, układu warszawskiego do, do NATO. No a Putin postawił jednak to państwo. Powstało z kolan, może tak powiedzmy, używając polskiej politycznej metafory. No i potem sukcesy. Uśmierzył Czeczenie, pobił w wojnie Gruzinów w 2008 roku i w 2014 roku przejął Krym. Bardzo kluczowy z, powodu, z punktu widzenia geopolitycznego półwysep, w do do którym, przypomnijmy, znajduje się flota, czy też baza w Sewastopolu, która należy do floty czarnomorskiej. No i jeszcze obgryzł trochę Ukrainę na Donbasie, Ługańsk, Donieck. No i gdyby na tym się zatrzymał, to moim zdaniem przeszedłby do historii Rosji oczywiście, no nie Ukrainy, jako człowiek naprawdę, jako mąż stanu. No ale zrobiło krok za daleko. To, co miało być szybkim blitzkriegiem, zamieniło się w długą, wyczerpującą wojnę. I to jest jakby pozytywne, no bo Rosja na tej wojnie jest i bez wątpienia traci, Natomiast negatywna strona tego, już przechodzę do odpowiedzi na pańskie pytanie, jest taka, że Ukraina też niestety traci. To znaczy wskaźniki gospodarcze ekonomiczne są miażdżące. I to jest trochę tak, że jeżeli jednak zcierają się dwa państwa, z jednej strony takie państwa jak Ukraina, z drugiej strony takie jak Rosja, to jeżeli nie ma szybkiego rozstrzygnięcia, no to potem im dłużej trwa wojna na wyczerpanie, tym bardziej decydują potencjały i zasoby. No i niestety pod tym względem Rosja, która jest stacją benzynową świata, ma gaz, ma ropę, góruje. Według no, rosyjskich danych, ale wydaje się, że zobaczymy oczywiście jak to wyjdzie, Rosja osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 2,8% mimo wojny. Ukraina minus 40. Myślę, że nie trzeba widzom pańskiego kanału, którzy przecież interesują się ekonomią, tłumaczyć, że to jest po prostu coś porównywalnego do potopu, z jednym może zastrzeżeniem, że to PKB rosyjskie no, zostało pewnie trochę napędzone wydatkami zbrojeniowymi. No bo wie pan, jeżeli ja tutaj już tak się odwołam, do tematów ekonomicznych, zbije szybę. Pan ją z powrotem wstawi PKB rośnie. Prawda? Co nie oznacza co wzrostu dobrobytu. <laughs> Oczywiście, że tak, natomiast Rosja sobie radzi, Ukraina sobie nie radzi. Proszę pamiętać o tym, że ciężar wojny i jej skutki ponoszą, ponosi to państwo, na którego terytorium ta wojna się toczy. Czyli w tym przypadku jest to Ukraina. Oczywiście Ukraina próbuje się odgryzać, teraz to się uspokoiło, ale czasami jakiś dron tam spadł, coś wyleciało w powietrze, jakaś fabryka, fabryczka, no ale powiedzmy szczerze, że przy tym kolosie rosyjskim to było bardziej konsanie komara, irytujące, natomiast nie było w stanie wytoczyć z Federacji Rosyjskiej tyle krwi, ile wytacza rosyjski niedźwiedź, który swoimi kłami rozszarpuje obecnie ciało Ukrainy. Gospodarka to jest jedno, infrastruktura, która przecież się buduje z nakładem wielkich kosztów i czasu, co widzimy też w Polsce, jest demolowana również z powietrza, jak i, jak i z ziemi, i, i również z wody. Ale demografia, i tutaj prognozy moim zdaniem są czarne dla Ukrainy, kraj, który miał około 40 milionów mieszkańców, nawet z niewielkim ogonkiem w pewnym momencie, obecnie ocenia się, że pod władzą Zełęskiego rządu w Kijowie znajduje się 28 milionów ludzi. Po prostu ci ludzie wyjechali. I nie wrócą. Bo do czego? Eee, więc mamy gospodarkę, mamy gigantyczny problem demograficzny i eee, prognozy dla Ukrainy są bardzo trudne ze względów również na to, że utknęło natarcie. Bo gdy Ukraina szła od sukcesu do sukcesu, obrona Kijowa, potem eee, odbicie na północy bardzo udana ofensywa charkowska, eee, na południu chersońska, no ale potem przyszedł Bachmut wojna pozycyjna, mały Stalingrad, no a potem ten koszmar, który obserwujemy, czyli gigantyczne straty i w sprzęcie, i w ludziach, właściwie podnoszone kompletnie bez sensu, bo to zaczyna przypominać wojnę pozycyjną z wielką wojnę, pierwszą wojnę światową, kiedy dwie strony stały na przykład siebie w okopach, ludzie ginęli, a front się posuwało 500 metrów w lewo lub w prawo, kompletny, kompletny absurd, tak się, to jest sprzeczne ze sztuką wojenną i ze zdrowym rozsądkiem, więc prognozy dla Ukrainy są fatalne, Myślę, że teraz mają twardy orzek do zgryzienia obie strony. Rosjanie pewnie spróbują jeszcze ofensywy. Ukraina, czy będzie miała siły na kolejną ofensywę, jeżeli nie, dostanie, jeżeli nie będzie rewolucji w dostawach broni, to już nie odzyska inicjatywy strategicznej, nie będzie prowadziła wielkich akcji zaczepnych, no bo czym? No ale kolejny problem. Demografia, i nawet jeżeli Stany Zjednoczone i inni sojusznicy teraz nie wiem, przekazaliby olbrzymią, część, olbrzymią ilość sprzętu, no to skąd wziąć ludzi do obsługi tego sprzętu? Szkolenie, chociażby dla samolotów, to są, to są lata, a nie miesiące. Mówi się o przekazaniu F-16. W związku z tym sytuacja Ukrainy jest tragiczna. Rosjanie sobie radzą lepiej, i teraz Putin ma dwie możliwości: albo przedłużać tę wojnę, niech ta Ukraina krwawi i być może front się ustabilizuje, albo jeszcze Rosjanie coś chapną bo raczej już w marsz na Kijów, kolejny, nie bardzo mi się chce wierzyć. Myślę, że na to nie będzie się po drugi raz ważył Putin, chociaż oczywiście zobaczymy, jak nastąpi implozja państwa ukraińskiego pod ciężarem wojny, to wtedy wszystko jest możliwe. Więc myślę, że wszystko zmierza ku temu, żeby, żeby był jakieś zawieszenie broni. Prawdopodobnie staną te armie w tym miejscu, w którym stoją, Dużo eksperci mówią o, ekspercie, o o scenariuszu koreańskim. Wojna w Korei formalnie trwa, mimo że to minęło już kilkadziesiąt lat. Obie strony stoją wzdłuż równoleżnika, wzdłuż pewnej linii podziału. Jest strefa zdemilitaryzowana i mierzą do siebie zdział, chociaż te działa milczą od kilkudziesięciu lat. Myślę, że to jest pewnie jakiś, jakaś, jakaś opcja. Dla Polski najlepiej by było, gdyby zapadła po prostu żelazna kurtyna między Rosją a Europą. Żeby Rosja się skierowała w stronę wschodu, Azji, bardziej, coraz bardziej dostawała się pod zależność gospodarczą od Chin, żeby wypchnąć po prostu z Rosję z Europy. Najgorszym scenariuszem dla nas byłoby to, gdyby doszło do zmiany, to się Amerykanie mówią, zmiana reżimu, czyli gdyby Putin padł, a w jego miejsce, uwaga, co jest kluczowe, został wybrany... To mogłoby być też jakaś operacja służb specjalnych, jakiś miły, sympatyczny, uśmiechnięty demokrata, w cudzysłowie rosyjski, z białymi, błyszczącymi zębami. Bo wtedy natychmiast by pojechał do niego prezydent Ameryki, pre premier, kanclerz Niemiec, prezydent Francji i powiedzieliby nowe otwarcie, nie ma Putina, nie ma putinizmu, w związku z tym możemy wrócić do business as usual. A zawsze, kiedy Zachód y, prowadzi interesy z Rosją, no to kosztem interesów naszego regionu. Ale może ten demokrata z pięknymi białymi zębami y, najzwyczajniej nie chciałby przeprowadzać już tutaj operacji militarnej w naszym regionie? Wie pan? Skoro taki z niego demokrata. Problem polega na tym, że jeszcze raz nawiążę do tego, co mówiłem, bo dlaczego wspieramy Ukrainę. Nie wspieramy Ukrainy, dlatego że jest biedna, napadnięta, dobra, a z drugiej strony jest imperium zła, bo zło i dobro nie są kategoriami politycznymi. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Co by było, oczywiście to jest dyskusja akademicka, gdyby Ukraina napadła na Rosję. Czy to znaczy, że mielibyśmy bronić Rosji przed Ukrainą? No ludzie. Po prostu wspieramy Ukrainę, dlatego że taka jest, taki jest nasz interes. I siły strukturalne decydują, interesy decydują. W związku z tym, czy Rosja będzie biała, czerwona, różowa, demokratyczna, autorytarna, totalitarna, to są pewne stru strukturalne interesy, które powodują, że polskie interesy i rosyjskie w tym... Regionie się ścierają zresztą od już kilkuset dobrych lat, od pół. o, nawet więcej e, niż pół tysiąclecia. I teraz, i oczywiście, no, gdyby Rosja, wie pan, e, wyrzekła się swojego imperializmu, gdyby przestała uważać się za wielkie mocarstwo, gdyby. no to tak, rzeczywiście można wtedy sobie wyobrazić taką śpiękną sielankę polsko-rosyjską, ale bądźmy realistami. To jest mało prawdopodobna wizja. W związku z tym, to. My nie jesteśmy po dwóch stronach barykady z Rosją, dlatego że Putin jest niedobrym KGBistą, który prześladuje opozycję i jest złym człowiekiem, tylko dlatego, że jest prezydentem Federacji Rosyjskiej, z której mamy sprzeczne interesy. Także w takie bajki ja niestety nie wierzę. Jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Wspomina Pan tutaj o, tym, o tych różnicach w potencjałach rosyjskim i ukraińskim. Nie jest żadną tajemnicą, że ten Potencjał ukraiński jest trochę wspomagany właśnie przeróżną pomocą z Zachodu. I jak się ma sytuacja na tym froncie? Na ile ten szeroko rozumiany Zachód, od Polski, gdzieś tam po Stany Zjednoczone, na ile jest jeszcze wola pomagania Ukrainie? No, trudne pytanie, to powinienem zapytać przedstawicieli tych, tych krajów, ale oczywiście no Niemcy, na przykład, no wiadomość przed dwóch dni dosłownie powiększyły pakiet pomocy dla Ukrainy z 4 miliardów na 8, podwoiły go, przekazują między nimi kolejne dwa systemy, słynne IRIS-T, które są systemami obrony przeciwlotniczej. Amerykanie deklarują stałą chęć, przynajmniej Biden i demokraci, wspierania Ukrainy, natomiast inna rzecz to jest chcieć. A inna rzecz to jest móc. To znaczy, nie będzie takiej sytuacji, w której będą państwa zachodnie naruszały własne żelazne rezerwy pocisków, czołgów, samolotów, żeby zaopatrzyć Ukrainę, bo po prostu tego się nie robi. Tymczasem Europa ma bardzo duży problem, żeby przestawić się na produkcję wojenną. Pocisków potrzebne są miliony, dziesiątki milionów, a nie setki. W związku z tym niektóre kraje już ogłosiły, że już to, co mogły, to dały. Skrobią już łyżką po dnie w swoich, w swoich arsenałach, to jest jedna sprawa. Po drugie, nie mogą te kraje demokratyczne kompletnie prowadzić polityki w oderwaniu od nastroju ulicy. Stany Zjednoczone są tego dobrym przykładem, gdzie część republikanów grała się na takiej nucie, ile możemy dawać pieniędzy Ukrainie. Hmm, oczywiście to są grosze w porównaniu, na przykład nie wiem, z budżetem Pentagonu. Ta, ta pomoc. Natomiast, kiedy te cyfry są przez prasę amerykańską podawane, no to amerykański podatnik zastanawia się nad jedną prostą sprawą. No daliśmy tyle milionów, tyle miliardów, tyle pocisków, Atakamsy, M77, haubice, czołgi, zaraz F-16 mają dać kraje Europy Zachodniej. No i dlaczego ta ofensywa się nie powiodła? To chyba inwestujemy w kogoś, kto albo źle się tą bronią obchodzi, Albo po prostu to nie przynosi żadnych efektów, bo Rosja jest zasilana. W związku z tym, tak, okienko możliwości wkrótce się zacznie zamykać przed Ukrainą, i jak kiedyś historycy przyszłości będą pisali książkę o tej wojnie, bez wątpienia uznają tę ofensywę za największą straconą szansę. I być może to są błędy ukraińskie, bo Ukraińcy powinni byli może zaatakować w innym miejscu, nie pchać się na Zaporoże. Tam, gdzie to było najbardziej oczywiste, że pójdą, gdzie były najlepsze, najlepsze zasieki rosyjskie, pola minowe, zęby smoka, tam te wszystkie inne fortyfikacje. Rosjanie są dobrzy w fortyfikacjach. No i przede wszystkim rozdzielano siły na rozmaite kierunki, ja trzeba było rąbnąć jedną żelazną pięścią, nie wiem, gdzieś może pod Donbasem i próbować wychodzić na tyły, na tyły Rosjan, a nie ścierać się w długich, kompletnie bezsensownych natarciach. Tak, na marginesie, wyborca amerykański. No w sumie taki sam wyborca, jak i wyborca polski. Niedawno kolega był w Ameryce, usłyszał od znajomych republikańskich też takie proste myślenie, że no tak, już przestać dawać tej Ukrainie. To na Hawajach była powódź, tam trzeba pomóc, a nie Ukraińcom dawać. To takie proste myślenie, no tak to działa trochę, prawda? No oni mają trochę dalej do Rosji, w związku z tym pewien. Mniej to interesuje. Wie, no. Większy komfort mają no, po prostu. No. Dlatego też ja tak na marginesie zawsze uważam, że. Wie... Ilość sprzętu powinna być uzależniona od tego, ci powinni dawać więcej sprzętu Ukrainie wojskowego, którzy są położeni dalej od Rosji. Ale tu paradoks: ci, którzy są położeni dalej od Rosji, to z kolei nie czują się tacy zagrożeni. No i mamy węża zjadającego własną Drugi temat, też bardzo istotny. Izrael. Właśnie, istotny, tylko czy dla Polaków istotny. Jak bardzo istotny. No, na pewno nie tak bardzo jak temat ukraiński, ale czy bardzo istotny, czy może trochę mniej. Na ile, na ile to powinno nas jako Polaków angażować? O tak zapytam. mam, to tak. Dwie płaszczyzny. Pierwsza, i wojna na Ukrainie, i wojna Hamas-Izrael są objawem szerszego zjawiska. Zjawiska podkopywania i próby podważenia amerykańskiego prymatu globalnego. Znaczy, już w bardzo dużym skrócie. Świat może być jednobiegunowy, dwubiegunowy lub wielobiegunowy. Co to, o co chodzi? Znaczy, chodzi o to, ile mocarstw rozdaje karty, ile z równorzędnych partnerów i graczy. Kiedyś, w dawnych czasach, kiedy wielkie mocarstwa Europy kolonialne ze sobą walczyły, no to świat był wielobiegunowy. Na przykład w trakcie zimnej wojny, gdy z jednej strony były potężne Stany Zjednoczone, a z drugiej strony Związek Sowiecki, świat był dwubiegunowy. W momencie, kiedy w 1991 roku Związek Sowiecki się załamał, świat stał się jednobiegunowy i zapanowała bardzo rzadka rzecz w dziejach świata, mianowicie globalna supremacja jednego mocarstwa, Pax Americana, czyli wszyscy handlowaliśmy e, przy pomocy amerykańskiej waluty, Amerykanie mówili nam w pewnym sensie, co mamy, i nie tylko w kulturalnym, nie chodzi mi o ekspansję filmów hollywoodzkich, ale w ogóle jak mamy żyć i oni robili, czy inaczej, Ustanawiali reguły, jakimi ten świat. E, Wejdę Panu w słowa. Ekonomicznie, no, wspaniały okres, podział pracy, włączenie kolejnych narodów do tej globalnej wymiany handlowej, wolny handel de facto w dużym wymiarze. Od ręki można było i można dalej sobie zamówić, nie wiem, bieliznę z Chin jednym kliknięciem to wszystko pływa, działa, coś pięknego ekonomicznie. No ale Amerykanie, właśnie tworząc taki świat, sami założyli sobie stryczek na szyję. Zgubiła ich chciwość. Chciwość w ogóle jest. E, e, Jednym z takich instynktów ludzkich, który wywołuje najwięcej problemów. Jednocześnie z motorem napędowym gospodarki, często. Tak, no ale proszę zobaczyć, jaka jest sytuacja. Amerykanie szybko zauważyli, że Chińczycy mogą im wszystko zmontować bardzo tanio, potem się to przewiezie i tak będzie taniej niż by, by mieli to robić u siebie. No tylko problem polega na tym, że Chińczycy pomontowali, pomontowali, popatrzyli, jak to wszystko się robi i zaczęli sami się robić własne technologie, plus to montowanie było gigantycznym kołem zamachowym ich gospodarki. Efekt jest taki, że teraz Chiny są kolosem. Kolosem. I znowu, tu nie chodzi o to, że Xi Jinping nie robi Biden albo Biden Xi Jinpinga. Nie ma żadnego znaczenia. Siły strukturalne powodują to, że Ameryka, jeżeli chce obronić swój globalną supremację, musi w jakiś sposób zatrzymać rozwój Chin. Być może uda im się to zrobić przy pomocy, przy pomocy CEU, ograniczeń wolnego handlu czyli w pewnym sensie likwidacji tego świata które Amerykanie zrobili, bo to Chińczycy przecież teraz mówią, nie dla ograniczeń w swobody gospodarczej, my chcemy handlować z całym światem, zarabiać pieniądze, Amerykanie są troublemaker, oni się awanturują i robią nam problemy, a jeżeli się to nie uda, no to dojdzie do wojny oczywiście pomiędzy dwoma wielkimi mocarstwami właśnie dlatego, że nie ma takiego przypadku, żeby globalny hegemon czy w ogóle hegemon oddał bez walki swoją pozycję, no chyba, że się kompletnie rozsypi, ale na to na razie całe szczęście się nie zanosi. W związku z tym, w sytuacji, w której nowe kraje nowego świata, nowe potęgi zaczęły rosnąć, to siłą rzeczy znalazły się na kursie kolizyjnym z Ameryką, ponieważ już nie chcą te kraje, a w przypadku Chin no to jest wręcz niemożliwe, żeby żyły według zasad, jakie narzucają Amerykanie. I teraz mamy kilka takich rewizjonistycznych sił w rozmaitych punktach świata. To jest mniej więcej te kraje, które nadają ton grupie BRICS. Ale przede wszystkim to są Chiny, to jest oczywiste, to jest Rosja, ale to jest, co ciekawe, również Iran. I teraz proszę zwrócić uwagę, że te trzy główne, najważniejsze miejsca świata, czyli Europa, Bliski Wschód, ze względu na to, że tam się przecinają się szlaki komunikacyjne, plus. Surowce tam są, czyli ropa. No i trzeci to Pacyfik, gdzie jest yy, główna produkcja świata, handel, no wszystko to nie trzeba tego mówić. Zaczynają tam się perturbacje. I tak, Rosjanie próbują wypchnąć Amerykanów z Europy Środkowo-Wschodniej. Iran, bo przecież Hamas, który dokonał zamachu, ataku na Izrael 7 października tego roku, jest wasalem Iranu. I bez wątpienia, bez zgody, a być może nawet rozkazu Iranu, cały ten atak byłby niemożliwy. I o co chodzi? Chodzi z kolei o wypchnięcie, o zniszczenie, o sprawienie kłopotów tej amerykańskiej twierdzy, jaką jest Izrael, w tym kluczowym e, dla interesów globalnych w punkcie świata. No i trzecia wreszcie rzecz. Wszyscy patrzymy z niepokojem na Tajwan, czy tam nie będzie kolejnego problemu. No i z kolei, czy tam Chińczycy nie będą próbowali wyrzucić Amerykanów. W związku z tym, to nie jest tak, wie Pan, że możemy powiedzieć. No, Bliski Wschód. To nas w ogóle kompletnie nie obchodzi. To nie jest tak ważne, zgoda, to nie są nasze żywotne interesy, ale bez wątpienia świat to obecnie naczynia połączone. Bardzo prosta sprawa. Już teraz widzimy, że część pomocy, która miała trafić na Ukrainę, trafia do Izraela. Dla Amerykanów, z powodów, o których możemy nakręcić inny odcinek, powiem w cudzy, tak obrazowo, że to jest jedyny przypadek w historii świata, gdzie ogon kręci psem, a nie odwrotnie. Izrael zawsze będzie numer jeden. I Ukraina już odczuwa e, to, że powoli przestaje być pupilkiem wuja sama, bo uwaga e, skupia się na Bliskim Wschodzie. Jeżeli jeszcze do tego, nie daj Boże, Chińczycy ruszyliby na Tajwan, albo jakieś, nie wiem, Korea Północna na Koreę Południową, czy Stany Zjednoczone mogą prowadzić trzy wojny jednocześnie? To jest kluczowe pytanie dla mnie. Czy być może, jeżeli uznają, tak jak uznają, że Pacyfik jest priorytetowy, to wycofają się z Europy? To jest, już Niemcy mieli ten problem podczas II wojny światowej. Jest to tak zwany syndrom krótkiej kołdry. Czyli tak, przykrywa pan się kołdrą, chce pan przykryć nogi, to odsuwa pan tors, a no to zakrywa pan tors, no ale nogi gołe. No, w związku z tym to być może ten problem. Tyrania dystansu powoduje to, że projekcja siły amerykańska nie może być jednocześnie w trzech punktach świata. Wiem, że to nie jest takie proste i to jest oczywiście dyskusyjne, ale czy my, jako Polacy, mamy mieć jakiegoś jednego konkretnego faworyta właśnie w, tym star w tej wojnie, która się toczy właśnie teraz na Bliskim Wschodzie? Ja dobrze byłoby, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej. To jest bez wątpienia w naszym interesie. No i po prostu tu już nie mówię nawet o naszych interesach, ale no też wszyscy jesteśmy ludźmi, prawda? Eee, I skala tego, co się wyrabia po prostu teraz w, w strefie gazy. Mam na myśli to, że patrzyłem na ostatnie dane. 12 tysięcy ludzi zostało zabitych przez izraelskie bomby. Ponad 4 tysiące dzieci. Znowu trzeba, wie pan, też patrzeć w ten sposób na wydarzenia. Bez wątpienia dobrze by było, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej z powodów, po pierwsze, właśnie, żeby Amerykanie, którzy tam bardzo dużo sił zaangażowali, mogli sporo tym się skupić na Europie. No a po drugie, żeby zakończyć rzeczywiście cierpienia tych dzieciaków w gazie. To jest kluczowe. Natomiast jeżeli chodzi o strony tego konfliktu, to ja doradzam po prostu neutralność. W tym sensie, żeby w chłodny sposób i obiektywny patrzeć na to, co tam się dzieje. To jest bardzo, yy, moim zdaniem, kluczowa sprawa, bo widzimy teraz, w ogóle ze zdumieniem to widzę, nie wiem, czy to jest tak, że po prostu ludzie mają, wie Pan, trochę jak z kibicowaniem drużyno piłkarskim niestety, skłonność do polaryzacji. I widzimy teraz e, wysyp po prostu komentarzy skrajnie proizraelskich, które sprowadzają się do tego, że Izrael we wszystkich sprawach ma rację. I w związku z tym, Aha, i w ogóle i najważniejsza rzecz, izraelskie ofiary straszliwego ataku Hamasu są bardzo ważne i godne opłakiwania. Natomiast e, Palestyńczycy to jest wie Pan jakiś nic nieważny pesz historii. To mi się bardzo nie podoba, i tak samo nie podobają mi się te komentarze, które skupiają się tylko i wyłącznie na cierpieniach strony palestyńskiej, pokazują, że tylko Palestyńczycy mają rację, a ci Izraelczycy, którzy zostali zabici w tych kibucach, kibucach zamordowani przez Hamasowców, a to właściwie kolonizatorzy i nie ma się co nimi przejmować. Chłodne, spokojne spojrzenie pozwala zająć stanowisko racjonalne, które w moim zdaniem jest bardzo proste. Jeżeli Izrael zwalcza Hamas, Organizację terrorystyczną, to powinniśmy być po stronie Izraela i kibicować, żeby te, ci, którzy nie wiem, zaplanowali ten zamach, zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Natomiast jeżeli Izrael po prostu pastwi się nad ludnością cywilną gazy, no to wtedy jesteśmy oczywiście po stronie Palestyńczyków, którzy e, giną w jakichś po prostu furii zbrodni wojennych, bo inaczej tego się nie da nazwać, co wyprawia izraelskie lotnictwo. Palestyńczycy nie mają obrony przeciwlotniczej, w związku z tym go zupełnie bezkarnie te potężne bomby spadają na yy, gęste uliczki yy, strefy gazy. Więc yy, yy, to nie jest tak, że. Pańskie pytanie od razu trochę zakłada, tak? Dobra, jest mecz. Real gra z Barceloną, za kim jesteś, nie? Moim zdaniem to jest, to jest wojna, to nie jest zabawa. Yy, wielu ludzi obserwuje te filmiki i ekscytuje się tym na tej zasadzie, że oproszę, ktoś tam strzelił do kogoś, jak w grze komputerowej. Tam giną prawdziwi ludzie z krwi i kości, yy, i racje w tym konflikcie bez wątpienia są rozłożone. I mamy ten komfort, ponieważ leżymy daleko, żeby móc to w chłodny, obiektywny sposób yy, oceniać. Nawet pana nie wie, jak żałuję, że musimy już niestety kończyć to nagranie, bo pytań jest jeszcze naprawdę sporo. Wiele jest tych wątków, jeszcze wracając do tej Ukrainy, które zostały otwarte przez te już wiele miesięcy. Ja pamiętam, słyszałem, jak to polskie firmy miały odbudowywać Ukrainę. Tak C jak mieliśmy dostać koncesję na ropę w Iraku, jak pojedziemy na tą wojnę z Amerykanami. Tak, mamy przecież to tło całe historyczne i kwestie Wołynia. Moglibyśmy pewnie rozmawiać no tak dobre 3-4 godziny. Nie wiem, czy to się uda w przyszłości, ale może uda się zrealizować jeszcze jakieś nagranie. Oby. Będziemy próbować. To tyle na dzisiaj, przypominamy nasze książki, książki A, doktora Bartosiaka i pana Piotra Zychowicza, Bardzo polecamy, polecam. idą Mikołajki, idą Święta, zdecydowanie jest co czytać. Właśnie, jeżeli Państwo mają niedosyt po naszej rozmowie, no to w zasadzie ta książka jest o tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Jedno pytanie, mam nadzieję, że się Pan nie obrazi, czy to nie jest to samo, co na YouTubie? Nie, no właśnie. Wiele osób o to pyta. Tak, wiele osób o to pyta, i ja od razu postanowiłem e, zmobilizować mojego spółautora Jacka Bartosiaka i postanowiłem, że ta książka będzie kompletnie, całkowicie premierowym materiałem. I uwaga, e, nagrywana była, chociaż mówiliśmy o strasznych rzeczach, ale w bardzo pięknych okolicznościach przyrody. Spotkaliśmy się na warmi, siedzieliśmy e, w, z widokiem nad samym jeziorem. E, no i naprawdę pięknie było, i spędziliśmy tam parę dni. Nagraliśmy wiele, wiele rozmów, a potem, żeby ta książka była jak najbardziej aktualna, spotkaliśmy się jeszcze tutaj po sąsiedzku, na warszawskim Powiślu i jeszcze dwie, trzy rozmowy dodaliśmy. I do samego końca, do momentu druku, który był dokładnie, dosłownie przed chwilą, książka była uaktualniana. Także nie jest to przedruk rozmów z YouTube'a, kompletnie nowy, premierowy materiał. Czy to tam nad tym jeziorem powstały te słynne zdjęcia, w których panowie pływają w jeziorze i później panowie byli na różnych fotomontażach że tak powiem, przenoszeni w różne nieciekawe miejsca świata. Tak, no przede wszystkim chciałem pozdrowić wszystkich, którzy te memy tworzą, bo mam poczucie humoru i dystans do siebie i są kapitalne. Najśmieszniejsze było to, jak pokazywano nas przy tej eksplozji Nord Stream 2. Kiedy wszyscy zastanawiali się, kto wysadził rurę Rosjanom, no to wszyscy, no proszę bardzo, Bartosiak z Zychowiczem. To jest fajne. To pokazuje, że, że ludzie przede wszystkim mają poczucie humoru. Bo jeżeli przestajemy mieć poczucie humoru, to koniec z nami. A po drugie, że ich to obchodzi, że te programy wywołują zainteresowanie, i to jest super. No. Dokładnie tak. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i kciuk dla widzów, jeszcze raz. Jeśli chcesz, żeby Twoja firma została partnerem kanału, Nam zależy lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.